Na początek rzecz, której wtedy nie zdążyliśmy, czyli pogadać z tymi wszystkimi tutaj łowcami. Już musieliśmy szybko wyłączyć, nie? Nie mów, że to niczego tu nie znajdę. Jagorn? Nie zasłużył sobie na to. Okej. Żadna wielka sprawa. Widzę, że przyłączyłeś się do łowców smoków. Nie poszedłem z Sylwiem do Górniczej Doliny, bo nikt nie zna okolicy lepiej ode mnie. Zresztą chciałem sam rozejrzeć się w sytuacji. A co ty instalujesz ty teraz? Wiesz, co ci powiem? Coś tu się szykuje. Pierwszy raz widzę tylu orków naraz w jednym miejscu. Nie zdziwiłbym się, gdyby Garon i jego paladyni zostali do tej pory wybici do nogi. Ty jakieś moda chcesz zainstalować, czy co? Co zamierzasz teraz robić? Najpierw pójdę z chłopakami do Górniczej Doliny. Potem pewnie się stąd ulotnię. A to z Windowsa to wiem. Muszę się dowiedzieć, co planują orkowie. Do zobaczenia. Uważaj na siebie. Nie musisz mi tego mówić. Dobra, nie za dużo się dowiedziałem tutaj. Masz coś do picia? Rozumiem, że nie chodzi ci o wodę. Nie, do diaska. Potrzebuję jakiegoś alkoholu, żeby pozbyć się tego cholernego bólu głowy. Kiedy przez pewien czas nie mam się czego napić, czuję, jakby łepetyna miała mi zaraz wybuchnąć. To było oczywiste. Proszę, weź to. Gdyby to zależało od nas, sprawy potoczyłyby się inaczej. To było oczywiste. Gonił go sam Belia. Tego mi było trzeba. No, znowu jasno myślę. Co mogę dla ciebie zrobić? Gothic Online? Serwer MMO z klasami i levelami? Co? Ale to jest... A jak to wygląda? To na tej mapie tutaj Korinis się biega? Czy jak to wygląda? Żadna wielka sprawa. A tak w ogóle, co tutaj robisz? Nie mam pojęcia, co tutaj robimy, ani kiedy się to zacznie. I nie obchodzi mnie to, dopóki mam coś do picia. Dopóki mam coś... O, gdzie są smoki? A czy wiesz, gdzie są smoki? A co będę z tego miał? Widzi, słyszy się, zabiorę cię do nich. Posłucham cię właściwych ludzi. Wciąż mam butelkę ginu. Za dobry widzi, trunek gotów jestem walczyć ze wszystkimi smokami świata. Zgoda. Dawaj tę butelkę. Dawaj. Zachowam ją na deszczowy dzień. Naprawdę w to wierzysz? No dobra, przejdźmy do rzeczy. Nie mam gdzie czasu są te smoki? Oczywiście nie znam żadnych szczegółów, ale słyszałem, że są cztery smoki. W nocy nad najwyższą górą widzieliśmy czerwoną łunę. Przysięgam na moją matkę. Jak szukasz smoka, to na pewno tam jakiegoś znajdziesz. To nie ja. Już wiedział o tym wcześniej. Z tobą zgadzam. Powinien był wiedzieć. Oczywiście w nocy przysięgam. Trudno mi w to uwierzyć. Tak. Szukam kogoś, kto mógłby mnie czegoś nauczyć. Mógłbym ci pokazać to i owo. Jestem najlepszym wojownikiem w okolicy. Ponieważ jesteśmy przyjaciółmi, dam ci specjalną cenę. 300 sztuk złota. Naprawdę w to wierzysz? Gothic 1, Korinis? To dla mnie za drogo. Za drogo? Każdy inny na moim miejscu policzyłby sobie więcej. Ciekawe. Przemyśl to. Powinien był wiedzieć lepiej. Dobra, ciekawego się nie dowiedziałem. Hej, podejdź tu. Czego chcesz? Dolina jest niebezpiecznym miejscem. Bez odpowiedniego ekwipunku nie dasz tam sobie rady. Rozumiem, że ty posiadasz właściwy ekwipunek. Zgadłeś. I wiesz co? Chętnie ci go sprzedam. To tylko plotki. Tak jakby mnie to cokolwiek obchodziło. Czy coś się w końcu zmieni? Czy sprzedajesz również informacje? To zależy. Za odpowiednią cenę powiem ci wszystko, co wiem. Ile chcesz za informację? Lepiej? Sam nie wiem. 50 sztuk złota za każdą udzieloną ci informację? Wydaje mi się... Nie wiem, co za informację chcę w ogóle. To podziękuję, nie potrzebuję chyba tego, nie? Co możesz mi zaoferować? To było wiadomo od dawna. O, jabłuszka ma. Dużo by mnie to kosztowało. Dawaj. To tylko plotki. Sam tak mówiłem. Będzie jeszcze więcej kłopotów. To było oczywiste. Czekajcie. To jest na zręczność, nie? Nie wiem, ty mi powiedz. Byłem zupełnie sam. Dawaj potki. To było oczywiste. Sam tak tego nie zrobił. Bo raz ze smoki mam go zapytać, tylko nie wiem, czy ja mam tyle kasy. Ten problem. Potrzebuję 50! Czy później musiało się to zdarzyć? Proszę, a teraz powiedz mi... Kiepska sprawa.
Opowiedz mi o smokach. Smoki to pradawne, niewyobrażalnie potężne istoty. Kiedyś tysiące tych stworzeń zamieszkiwało cały świat. Jednak upłynęło już ponad 100 lat, odkąd widziano ostatniego smoka. Ich krew jest gorąca niczym wrzący olej. Jeśli spojrzysz im prosto w oczy, twoje serce obróci się w kamień. Tak słyszałem. Myślisz, że ja mam lepiej? To niezłe plotki. Czekajcie, mam kasę? Sam tak mówiłem. Mam. Czytamy zaraz. Potrzebuję informacji. 50! Proszę, a teraz powiedz mi... To się nigdy nie zmieniste. Opowiedz mi więcej o smokach. Naprawdę smoki różnią się między sobą. Niektóre z nich mogłyby pokryć cały świat warstwą lodu grubą na kilka stóp. Nie wie, jak się trzyma. Inne lubią mieszkać na bagnach lub w wulkanach. Trzymam się od tego z daleka. Przydatne te informacje. Jak wrzut w jedynce. Czy coś się w końcu zmieni? Hej, ty! Skąd pochodzimy? Pochodzimy z miasta. Naprawdę sądzisz? Nigdy wcześniej nie widziałem cię w mieście. Nie znoszę, jak ktoś za bardzo się interesuje cudzymi sprawami. Źle trafiłeś, bo ja się interesuję bardzo. A tak, z miasta. Właśnie tak. Tak. Trąbałem? Co tutaj robisz? Mogłem go sklepać? Słyszeliśmy o polowaniu na smoki, więc spakowaliśmy nasz dobytek i czym prędzej tu przybyliśmy. Nie wiesz. Ale jeśli mam być szczery, to smoki nic mnie nie obchodzą. Chcę tylko zarobić. Smoki mają złoto, prawda? Z pewnością. Ja bym tego nie zrobił. Co wiesz na temat smoków? Znam jedynie bajki opowiadane dzieciom. Wiesz, dziewice, złoto, zianie ogniem, dziewice. Nie mogę mu pomagać wbrew jego woli. Dokąd zamierzasz się teraz udać? Nie mam pojęcia. Ciągle się jeszcze zastanawiamy. Nie mógłbyś udać się do zamku. Za nic w świecie. Nie do paladynów. Diabła nie zamierzam wylądować z powrotem w więzieniu. Już raz tam byłem i wystarczy. Nie mów, że o tym nie wiesz. Za co siedziałeś w więzieniu? Zostałem aresztowany za kłusownictwo. Za 2 nędzne króliki. Dostałem za to 10 lat. I to wszystko? No informacje? Nie. Broniłem się, kiedy mnie schwytali. Po prostu. Nic na to nie mogłem poradzić. Ten facet się potknął i sam skręcił sobie kark. Naprawdę. Nic mnie już nie dziwi. Wszystko jest możliwe. Brzmi znajomo. Rozumiesz, o czym mówię. Te bogate świnie nie mają w ogóle pojęcia o tym, jak jesteśmy traktowani. W ogóle się tym nie przejmują. Tak, bo jakie teksty? Się tylko siła, więc nie mów mi takich rzeczy. Powinien był wiedzieć lepiej. A co z orkami? Cały zamek jest otoczony. Nie mógł, że o tym nie wiesz. Próba przedarcia się to szaleństwo. Wdaj się w walkę, a już po tobie. Nikt się tam nie przedostanie. Doprawdy? To przecież oczywiste. Możesz mnie nauczyć polować? Zwierzę to znacznie więcej niż tylko mięso. MP3 musi być. Jeśli sprzedasz jego skórę lub pazury, możesz na tym sporo zarobić. Już się nie mogę doczekać, aż dorwę jakiegoś smoka. To wszystko tylko pogłoski. O, potroszyć smoka można? Jak się patroszy smoka? Żebyś mógł zgarnąć całą kasę dla siebie, co? No dobrze, ale to cię będzie kosztowało 1000 sztuk złota. Co za patroszenie smoka? Tak jakby brakowało mi zmartwień. W porządku? Nie do końca. Najpierw przynieś mi pieniądze. Wiesz, mówi się o tym i o tamtym. Pokaż mi, jak należy polować. O. To przecież oczywiste. Pokaż mi, jak się patro... Żebyś mu... Naprawdę sądzisz? Ta wiedza nie jest dla mnie tyle warta. Bardzo proszę. Nie mówię ci przecież nic nowego. Nie mam tysiaka. Nic nowego. Posłuchaj mnie właściwie. Coś się zmieniło. Skorda? Jak zminimalizuje w ogóle. O Boże. Nie zminimalizuje, a teraz jeszcze spaj mi się zepsuł. Słuchajcie, mieszkańcy Korinis.
Nie na rozkaz wielmożnego lorda Hagena ogłasza się, co następuje. Później zerknę, co, bo nie mogę zminimalizować. Potrzebuję, bym się do tego zabrał. To... Co mogłem ci powiedzieć? Trzymam się od tego z daleka. Wiecie... Myślisz, że ja mam lepiej? Wcześniej czy później musiało się to zdarzyć. A, wiem co chciałem. Czy coś się w końcu zmieni? Ej, ty! He, co? Skąd pochodzi? Naprawdę nie mój problem. Kto opowiada takie rzeczy? Nie. Więc będę musiał zmienić. To wszystko tylko pogłoski. Inaczej bym się do tego zabrał. Czy ma dwa ataki w ogóle? Wszystko jest możliwe. To będzie dla niego nauczka. Rozkopiemy go. Czy coś się w końcu zmieni? Hej! Mało życia mam. Nie może tak dalej być. Nigdy wcześniej nie widziałem cię w mieście. Nie znoszę jak ktoś... Więc będę musiał... Kiepska sprawa. No. Wszystko jest możliwe. No kurde, jakie to jest głupie. Atakuję go i za wolno. A będę miał jeszcze inne combo? Się w końcu zmieni. Chyba będzie jeszcze szybciej walczyć, nie? Na poziomie mistrzowskim. Mogę ci opowiedzieć o takim, że nie mogę mu pomagać wbrew jego woli. Zresztą wykniemy potki. Ciągle to samo. Wiadomo już, komu można ufać. He, dlaczego dokładnie tak, jak mówisz? Czy coś się w końcu zmieni? Więc będę mu... Powinien był wiedzieć lepiej. Nie przestawaj! Kurde. Wykończ go! Załatw go! Dalej! Wykończ go! To będzie dla niego nau... Come on. Formacik. Chwila. Resetik. Nie ostrożnie. Wiem, czy się tak denerwuje. Kiepska sprawa. Nie, to się jest. Nie przestawaj! Wykończ go! Nie przestawaj! No. Będzie dla niego nauk. Jak ty zgubię ty? Jak on ma ataki dziwne? Zwyczaiłem się od tego gotika chyba już. Ale ten dialog mi się bardziej podoba. To się jeszcze... Jednak mi się nie podoba. Załatw go! Niech ma, czego chciał! No i się obroniłem przecież. Mocniej! Załatw go! Niech ma, czego chciał! To będzie dla niego na... Come on. Dobra, czekajcie, bo ja sobie tu popcorn podjadam, zamiast się skupić na walce. Chwila! Uciekał, jakby gonił go sam. Kurde. Trąbałem. Przez to będzie... Goddammit. Punkty są z niego doświadczenia, nie? Warto. Ej, wkurza mnie. Epic mnie wkurza. Mi wyskoczyło teraz z epika. O. Dało się jakoś wyłączyć. Wyskoczyło mi z epika jakieś gówno i wysłaniało ekran. Powiedziałem dokładnie to samo. Dreszcz. To będzie
no. Ale czemu on mi się od razu nie obroni? Bo biorę atak i zaraz, żeby się cofnąć albo bronić, a on tego nie robi. Tylko po jednym ataku chciałem go atakować. Bez sensu. Nie wiem, czym się to się nerwuje. Wreszcie co? No i fajnie, że on mnie sięgnął, a ja go nie. No. Niezły ma zasięg, gościu. 66%. Ty te procenty masz raz tak, raz tak. Niezłe procenty w takim razie. To się je... Uciekali jak zający. No czemu on mnie sięga, a ja go nie? To będzie dla niego nauczka. Z krytów to sobie można walczyć. Chwila. No bo dzisiaj chociaż jednego smoka trzeba pokonać. Nie można. O Jezu. Wszystko jest możliwe. No nie chcę tego piwa. No wczytaj mnie to. No masakra. Takie klikanie. Moje. Musimy zrobić rafla na 500, jak chcecie. Chwila. Nie ma diabła, to chociaż małego. Nie sądzę, że przecież coś się zmieniło. Nie, to się jeszcze mówi. No. I on nie trafił, nie? On wyciągnął szpon Beliara, to by dostał, gościu. Ja się broniłem. Nie wiem czemu. Nie broni mi się postać. Dziwne. Nie trzeba mi więcej kłopot, czego nie dowie. To odcinek walki z tym, z łowcą. To się je... No i on mi kryta już walnął. To będzie dla niego nauczka. Ale broniłem się cały czas. Nic się nie dzieje. Na. Wszyscy się nudzą. Czy tam bawią? Będę się lepiej trzymać od tego. Wyłączyło się? Zaraz się włączę pewnie jeszcze raz. To wszystko. To się je. Eskę cały czas wciskam. Cały czas maszuję Eskę. Dobra, akurat teraz zaatakowałem. Dawaj, bo już mnie... No i jak mi trafił obrażenia, jak się cały czas broniłem? Nie palec woli. Kurde, bez kryta. To będzie to i na pewno, cały czas klikałem Eskę, cały czas. Ale ściema to jest. Chwila. Ale ściema, ej. Dobra, by weszły lepsze kryty, to byśmy już go pokonali. Może diabeł zaraz ci dam punkciki. O, to rafla na 3000. Jak jest diabeł. Fajnie, że już dostałem kryta. Niech to będzie. Jaka to jest ściema? On ma zawsze jakiś taki ułamek, że trafi obrażenia, nie? Bez sensu. Znasz już moje zdanie. Nie, to się jeszcze... Nie mówię ci przecież nic nowego. Aaaa!
Oj, na pewno mi trafiło... Jeszcze kryta, niby. Chyba sobie jaja robicie. No dawaj, szybciej. No, nie trafił. Ciekawe. Dawaj, jeszcze jednego kryta. Jest dwa normalne uderzenia. Ręka boli od tego maszowania tej osłony. To naprawdę nie mój. Koty na dworze się gryzą. Ja myślałem, że mój komputer jęczyć zaczął. Co? Mój komputer jęczy? Czy coś się w końcu zmieni? To przecież oczywiste. Zobaczymy następnym mój problem. Dobrze! Mnie i tak nikt nie pyta. Dobra, rozmawialiśmy. Czy coś się w końcu zmieni? Mnie i tak nikt nie pyta. To okay. Tylko plotki. Ja bym tego nie zrobił. Nie mów, że... Opłaca się to patroszenie smoka? Ile to punktów doświadczenia kosztuje? Czekajcie, zobaczymy. Bo jak jeden, to można poświęcić. Jak więcej, to... Nie chcę wiedzieć. Ma w czytanku, nie? Ej, ty! Wszystko sprzedałem. Że... Tak, naprawdę tak powiedział. Mocza krew 4, smocze łuski 4. Ty, a ja nie potrzebowałem smoczych łusek do zadania? Dla Beneta? Kurde, czekajcie. Ja chyba potrzebowałem, co? Kto pamięta, co ja miałem dla Beneta przynieść? Łuski, nie? Kurde, to 4 punkty. Chciałbym poświęcić 4 punkty. O tym i o tamtym. To żadna tajemnica. Mnie mówili co innego. Skąd ty to znowu masz? To jest możliwe. Lipa. Widzi i słyszy się to i owo. Gdzie tysiaka trzeba zarobić? To tylko plotki. To się nigdy nie zmieni. Czy dwuręczny paladyna? To przecież nic nowego. Okej. Czy coś się w końcu zmieni? Ja bym tego nie zrobił. Nie musisz mi tego mówić. Od dawna. Pouciekali jak zające. Byłem zupełnie sam. On myśli, że to takie łatwe. Kto opowiada takie rzeczy? Tak, naprawdę tak powiedział. Nie ze mną te numery. Co za link? Nic mnie już nie dziwi. Ty, Disztar, ty się może orientujesz, ja muszę wydawać tysiak na pozyskiwanie tych łusek? Nie musisz mi tego można ufać. Bo Bennett chciał łuski, nie? Posłuchał mnie właściwych ludzi. Gestat też cię nauczy? To free? A. Wcześniej czy później musiało się to zdarzyć. Ale ogólnie nauczyć się muszę, nie? Ciągle to samo. Hej! Hej! Tacy jak ty powinni uważać, gdzie łażą. Co chcesz przez to powiedzieć? A to, że tutejszy klimat nie sprzyja. A krew potrzebna? Tu się aż roi od orków i przeróżnych potworów. Nie wspominając już o smokach. Potraktuj to jako przyjacielską radę i lepiej stąd zniknij. Inaczej bym się do tego zabrał. Czy możesz mi powiedzieć coś, czego jeszcze bym nie wiedział? Mogę ci dać dobrą radę. I to w dodatku za darmo. Niepotrzebny nam tutaj mięczak. Mdlejący po usłyszeniu najcichszego smoczego bąka. Idź do domu! Trzymam się od tego. To jest robota dla prawdziwych mężczyzn.
Jan kupi drogo? No to nie, to olejmy. On myśli, że to takie łatwe. Czy to ty jesteś tutaj szefem? A czy wyglądam na szefa? Na pewno nie. Nie potrzebujemy żadnych zarozumiałych wypierdków, którzy mówiliby nam, co mamy robić. Kiedy Sylwio próbował odgrywać rolę szefa, bardzo szybko pokazaliśmy jemu i jego koleżkom, co na ten temat sądzimy. W końcu opuścili nasze towarzystwo. Mam nadzieję, że Sylwio skończył w zupie jakiegoś orka. Dobra. Jak zamierzasz przejść obok orków? Takimi szczegółami będziemy się zajmować później. Później musiało się to zdarzyć. Nie potrafi nawet znaleźć ślepej owcy. Nie potrafisz znaleźć nawet ślepej owcy. Co? Czy chcesz, żebym ci przyłożył w tę twoją kretyńską buźkę? O kuźwa. Kolejna walka? O Jezu, ten ma po 3 ataki. Ej, a jak odświeżycie stronę, to dalej jest tyle samo followów? Czekajcie, nie byłem gotowy na tą walkę. Ma ciężką zbroję, ja mu nic nie robię chyba. 26 doszło? Ale czemu? O co chodzi? Teraz! Myślisz, że ja mam lepiej? I teraz wiecie. Już jeden ubyło? Zaraz reszta ubędzie. I wiecie, i w tym czasie, wiesz, ktoś zrobił shota czy coś i wrzuca ten raport do administracji, że ja niby bota kupiłem sobie. Albo że followy sobie kupuję. To będzie dla niego nauczka. Jak wybijać? Ale jak ty chcesz wybijać? Jak to nic nie daje? Kurde, wyciągnąłem broni. Followy nic nie dają. Widzicie to, ile osób jest na streamie. A co myślicie, jakbym wziął szpon Beliara i trochę go skopał, tego typa? Ciągle naprawdę nie mój problem. Przez to będzie jeszcze więcej kłopotów. Prawie. Świnia zasłużyła sobie na to! Ta świnia zasłużyła sobie na to. Dajcie rafla na 2K. No i jak? Jak ja atakuję teraz? Co jest? Nie ten safe. Otworzyłem. Już chwileczkę. Nie no, jeśli tam była osoba, która normalnie followowała, to dziękuję za followkę, pozdrowienia i witamy w załodze, ale mi się wydaje, że to wszystko z bota poszło. Kurde, już zawiesiłem się pod skałą, bo już chciałem się wycofać, zmienić broń i tą drugą go dojechać. No ale... Fajnie. Teraz go zrobimy.
Kurde, że on... Oni mają podobne bronie do mnie, a i tak mają znacznie większe zasięgi. No, jak on nie sięga, on do mnie sięga. Czujecie to? Nie rozumiem. No nie, no naprawdę. No ja go nie trafiam, on jak zwykle. Nie, nie atakuję już. Nie atakuję już, jak on na mnie biegnie, bo jest taki zbugowany. Częściej trafiam. Normalnie, jak się cofnę do tyłu i zaatakuję. A jak zaatakuję go, jak on na mnie biegnie, to mam nagle krótszy zasięg, nie? Tylko chodzi o to, żeby szpon był naładowany. No, na pewno. Co, nie mam połowy życia? Chodzi o to, żeby te ataki normalnie wchodziły, a nie... Jak nagle mam krótszy zasięg, nagle dłuższy. No tak, i on mnie sięgnął niby. Dwa DLC do Tekena kupiłeś? Co kupiłeś za postacie? Pewnie Lidię, to na pewno. Ale co jeszcze? Trzeba się stąd wycofać troszkę. No nie no. Dwoma atakami nie trafia, trzecim nie trafia, nie? Cofnąłem. Co to się stało? Czekajcie. Ważne, że gościu żyje jeszcze. Dobra, tak myślałem, że go zabiję już tym. Trzeba zmienić zaraz broń. Chyba, że teraz spróbuję jeszcze raz. Może że tego Delchiviera nie gram? No trudno, no to gramy. Dobra, czekajcie, ja trzeba zmienić broń. Ale tu też jest zmienione AI podobno trochę. Nie tak pisali. Twórcy. Dobra, czekajcie. Będę się lepiej trzymać od tego z daleka. W końcu to była... Na piąteczkę. Nie widać? No niby... Ej, czemu on atakował, jak miał się bronić? Dziwne. Nie no, ja jestem trochę różnica, że oni w jakimś idealnym miejscu stają, że ja ich nie trafiam, a oni mnie tak, na przykład. Dobra. Pokonany w uczciwej walce. Co on wie, jak się trzyma miecz?
zasłużył sobie na to. Waga ekwipunku? Nie, nie gram. Nie gram w takim razie. Nie mam mowy. Nie mówię o tym. Gdzie dostałem maila? Czy to jest o tych followkach? Tak, że Oceania 42 mnie followuje. Jeszcze zobaczymy. W końcu i tak go oczywiście. Chwila. No już dobrze. Musi po prostu. Ha. Chwila. Teraz ze mną nie pójdzie. Nie wiem, czym on się tak denerwuje. Kłopotów. Dobra, szpon Beliara. Idziemy w końcu. Na górniczą dolinę. I tak nie potrzebuje towarzysza, bo on mógł chyba nam towarzyszyć, nie? Jak damy kasę. Mogę ci opowiedzieć o takich rzeczach. Nie można wierzyć we wszystko, co się słyszy. Co on wie? Island Paradise? Ilidia Sobieska? A co to jest to Island Paradise? Dobra, teraz tak. Na początek pójdziemy chyba do zamku, nie? Tu nie jakieś jaszczury. O nie, ogniste jaszczury. God damn it. One są silne, nie? Sprawdzałem, jakbym machał lewo-prawo, ale to i tak jest taka sekunda, że on nie trafi. Nie? Wiadomość od Urszaka. Uczaczanga. Co tam Urszak chce? Halo, Urszak? Urki mówić widzę ciebie. Nie, mówią Uczaczanga. Już bawisz się tym programem do tych głosów. O, smucze zębacze. Może bym sieknął też jednego jakiegoś. Twarde dowody? Nieprawda. Te dwa przylazły. Dobra, i tak już było pozamiatane, jak dwa przybiegły. Uczaczanga było. To nie był Urszak, to była jakaś podróba. O, no tu. Kurde, naprawdę ten drugi atak nie trafił. Co? Czekaj, ekskluzywna arena. Aha. No proszę, ale to widziałem tą arenkę w sumie, chyba w tym, w trailerze Lidii, czy coś takiego. Nie mogłem się wycofać po tym pierwszym ataku, o nigdy tyłu w sensie nie mogłem zrobić. Okej, dawaj tu jeszcze raz. Muszę się trochę cofnąć. Teraz mnie ten drugi sieknie. Dobrze. I jeszcze jeden parszywy stwór załatwiony. My tu mamy ziele lecznicze. Czemu znowu przegrałeś? No, takie masz szczęście. O, te pioruny są głośne. Kurde, no tak. Zły pomysł, nie? Zaatakować. Jakie reklamy?
załatwiony. Już smocze zębacze nie są takim problemem. Fajnie by było jeszcze móc się przekopać do zamku. Raczej nie mam za dużo życia, żeby walczyć z orkami. Problem też jest taki, że one nie przebiegają pojedynczo. Na przykład nie da się ich tu pulnąć pojedynczo. Kiedyś można było, nie? Ale poprawili to w modziku. Oczywiście, poprawili. Nie wiem, czy można tak to nazwać, że to poprawione jest. W Elchiwierze na przykład szczury na ciebie skaczą, wilki odskakują na boki, albo lecą w tył jak oberwą. Ty, a czekaj, tu zębacze po prostu w samej podstawce też odskakiwały chyba na boki jakoś, nie? I krytoszczury na przykład. Ale jakoś tak rzadko te w ogóle można zobaczyć taką akcję u potworów. Też dziwne. O, topielce się zrespiły, dobrze, pokonamy je sobie. I tak trzeba wyczyścić dojście do zamku, nie? Ej, idziemy do kopalni zaraz, co? O tak, trzeba kopalnię zbadać. Co tam, smoki? Stara kopalnia jest ciekawsza dla mnie. Idziemy zaraz do starej kopalni. Mi schował broń znowu. Nie podejdziesz. No, tak myślałem, że ci orkowie mnie zaatakują. Fajnie by było jednego zgubić. Z drugim mogli spróbować zawalczyć. O. Ej. Mamy taktiksa nowego. Dobra, czekajcie. Nowy taktiks. Na orków. Da radę jednak wyciągać ich pojedynczo. Trzech ich chyba tam biegnie, nie? Nie, dwóch tylko. Kurde. Dobra. Chyba nie masz szans teraz. Dobra, teraz nie masz szansy. Idziemy do zamku chyba. O kurde, orkowe psy. Bo tam cieniostwór jeszcze. Znowu orkowe psy. O fuck. Dobrze, mam tego sprinta. Jeszcze jeden cieniostwór, ale tu się narespiło potworów. Ty, a tu dwóch orków się zrespiło. Ale masakra. Uczaczanga. Musimy się kimnąć. Bota z głosem bez jego do czytania donate'ów. A da się tak? Nie da się chyba tak. Co jest? O co chodzi? Ty chciałeś się do mnie? Dobrze, że przyszedłeś. O właśnie. Mamy tu istne piekło. Coraz więcej z nas zaczyna się poważnie obawiać, czy uda nam się wyjść z tego cału. Nie obchodzi mnie to, chcę kopalnię. Czy nie jest was tutaj dwóch na straży? Już nie. Sengrad stał tutaj na blankach. To ten, co uczył walki tarczą. Gdy to się stało, jego kusza spadła na dół. Widzieliśmy, jak jeden z orków ją złapał
i zniknął w ciemnościach. Wtedy Sengrad obudził się i pobiegł w noc, w stronę orkowskiej palisady. Od tamtej pory go nie widziano. Chroni nas i nosie. Dobra, uf. A faktycznie, to jest ten, co tutaj stał, a ten uczy. Walki tarczą. No, no, to ten uczy. To rzeczywiście prawda. Trudno mi w to uwierzyć. Masz jakieś wieści? Jedyna godna uwagi informacja to fakt, że zmierzają tu łowcy smoku. Pokaż. W sumie dla nich dobrze, nie? Że łowcy smoków tutaj będą. O, tarcza paladyna. Ktoś się mnie pytał na YouTubie, skąd wziąć tarczę paladyna. Od Tandora w rozdziale polowanie na smoki. Proszę bardzo. A wezmę sobie te bełty. Dalej ci na dialogi? Nie, nieprawda. Hej, ty! To nie ja. Co tutaj robisz? Przygotowuję się do walki, a co innego mogę robić? Z kim chcesz walczyć? Pomyślałem sobie, że odwiedzę kilku paladynów i skopię im ich tłuste tyłki. Dureń. Ze smokami oczywiście, a ty myślałeś, że z kim? Czy paladynów nie denerwuje twoja obecność? Niby dlaczego? Paladyni mają większe problemy. Większość z nich cieszy się, że jeszcze żyje. Morale chłopców szybko się pogarsza. Niedługo całkowicie się załamią. Popatrz tylko na te ich ostrza, z którymi wybierają się do bitwy. Bigo, każdy a mogę? Rozsądny wojak dawno by uciekł. Oddzieliłeś się od swojej grupy. Mojej grupy? Nie należę do żadnej grupy. Nie pominąłem. Kolekcjonuję trofea. Jeśli wrócę do domu bez trofeum, cała wyprawa na nic. Jak widzisz, nie mam się kim wyręczyć. Widziałeś już jakiegoś smoka? Nie, nim wyruszę na polowanie, muszę dobrze naostrzyć broń. Dobra. Nikogo się nie boisz? Co? Kogo? Sylwia? Twój szef naprawdę myśli, że przyjdzie tu i urządzi masakrę, he? Nie pracuję dla Sylwia, tylko dla siebie. O, w takim razie zapomnij, że coś mówiłem. Widziałeś tych żałosnych typków, którzy się za nim włóczą? Sylwio powinien się cieszyć, jeśli uda mu się ujść stąd z życiem. Sylwio był tutaj? W zamku? Tak, był tutaj. Jednak tylko przez chwilę. Porozmawiał z kilkoma osobami i wyruszył dalej. Gdzie jest teraz Sylwio? Tutejsi paladyni wspominali coś o lodowym smoku na zachodzie. Mówi się, że jest największy i najgroźniejszy z tych wszystkich bestii. Powinieneś był widzieć błysk w oczach Sylwia, kiedy się o tym dowiedział. Można więc chyba odgadnąć, dokąd polazł. Chyba go nie lubisz. Co masz na myśli, mówiąc nie lubisz? Nie jest to znajomość, z której byłbym jakoś szczególnie dumny. Sylwio nie ma przyjaciół. Jedynie popleczników pełznących za nim krok w krok. To nie dla mnie. Ja pracuję sam. A niech się kręci. Czy mógłbyś mi pomóc ulepszyć broń? Ulepszyć? Lepiej kup sobie coś nowego i czym prędzej pozbądź się tego swojego rupiecia. To szpon Beliara jest, jaki rupiec. Coś dla ciebie. Zainteresowany? Co? Wydaje mi się, że mam to. Gościu szpon Beliara mi nazwał rupieciem. Nie potrzebuję. Czajcie go. To było oczywiste od dawna. Nie mów, że o tym nie wiesz. Mówicie, że mogę go skopać? Nieźle. Zaczekajcie. Gościu ma tam śmiech jak kruk. Słyszeliście to? Jeszcze raz. Dam się pokonać specjalnie po to, żeby słyszeć ten śmiech jeszcze raz. Nieźle. Ale mu pokazałem. Nigdy nie wasz się mnie. Normalnie kruk. Kruk się zdradził. No, udawał tutaj. Udawał, skubany. W sumie też miał taką ciemną zbroję, nie? Ci jak zwykle nie pilnują, jak ja śpię. W końcu musi wygrać sprawiedliwość. Dobra, co i teraz mogę go skopać, tak? Jak on mnie trafił? Oh.
To niezły kruk. Żartowałeś? A ja już go biję. Czemu on mi się drugi raz nie broni? Dobra, to nie biję go. Później nie będzie chciał ze mną handlować. Jak żartowałeś, to ja też żartowałem. Skąd ty to masz? Jest Korangar też tutaj. To nie ma żadnego maga już, nie? Jak nie ma Miltena. Elchiwer, że lepiej się broni? Tam. A to ty już ty grasz w tego Elchivera? To kiedy tam przyszedłeś? Już tutaj jesteś? Nie sądzę, żeby w tej sprawie. Teraz się nazywa tylko Angar. Mnie to już nic nie dziwi. Ja cię skądś znam. Jesteś Korangar. Byłeś świątynnym strażnikiem w obozie na bagnie. Nazywaj mnie po prostu Angarem. Odkąd Bractwo Śniącego przestało istnieć, nie używam dawnego tytułu. Nie mówię przeciw niczego nowego. Twoja twarz wygląda znajomo, ale nie wiem, kim jesteś. Wszystko w porządku. Ech, od jakiegoś czasu nie mogę się porządnie wyspać. Co on chciał za zadanie? To przez te koszmary. Naszyjnik chyba, nie? Jak się tu znalazłeś? Po upadku bariery ukryłem się w górach. Postanowiłem wreszcie coś ze sobą zrobić. Przez kilka dni włóczyłem się po okolicy. Aż wreszcie obudziłem się w zamku. Nie pytaj mnie, co krypty? Się ze mną działo, bo nie mam pojęcia. Gdzie ten zombiak był? Co gorsza, zgubiłem gdzieś amulet, który miałem od lat. Zwariuję, jeśli go nie odnajdę. Nieprzyjemna sprawa. Co zamierzasz robić dalej? Najpierw trochę odpocznę. Potem poszukam mojego amuletu. W końcu słyszałem jakieś plotki o smokach. Nie, to nieprawda. Że wojownicy przybywają do Górniczej Doliny, by z nimi walczyć. Może się do nich przyłączę. Przecież on wiedział. A co się stało z pozostałymi członkami Bractwa? Ostatnia rzecz, którą pamiętam, to widok zapadającej się bariery i towarzyszący mu przeraźliwy, paraliżujący zmysły krzyk. Padliśmy na ziemię, wijąc się z bólu, ale głos nie milkł. Stawał się coraz głośniejszy. Aż nagle nastąpił koniec i wszyscy rozbiegli się w ciemną noc, wrzeszcząc jak opętani. Nigdy już ich nie zobaczyłem. A później przybyły smoki. Gdzie dokładnie zgubiłeś ten amulet? Gdzieś na południu, zanim trafiłem do zamku. Podejrzewam, że mi go ukradziono. Muszę go odzyskać. Okej. Posłuchał niewłaściwych ludzi. Czemu nie? Żadna pomoc nie zaszkodzi. Dalej być nie może. Zrobiłbym. A co z łowcami smoków? Porozmawiam z nimi później. Lecicie do krypty? Będzie niespodzianka? Ktoś taki jak ja. No ale to mieliśmy ten starą kopalnię zobaczyć teraz. Kiedy zamierzasz wyruszyć? Jak tylko odzyskam siły. Tak nikt nie słucha. A gdzie zamierzasz szukać? Pójdę na południe, tam skąd przybyłem. Jest tam pewna jaskinia otoczona głazami. A w niej grobowiec. Oświeca wszystkich tych, którzy widzą. Dajesz? Muszę już iść. Warto? Uważaj na siebie. Chyba? I co, najpierw tam mamy iść? Ejej. Dobry, panie kucharz. Jakieś... Jeśli chcesz poznać najnowsze wieści, pogadaj z rycerzem. Okej. Kilo. Co? O co mu chodzi z tym kilofem? Dobra, czekajcie.